Dobry dzień, Elżbieto. Przekazuję kwiaty od pana burmistrza z pozdrowieniami i z życzeniami zdrowia. I z podziękowaniem też za to, że możemy oglądać pani pracę w Międzyrzecu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam pana burmistrza. No i dziękuję za kwiaty i mam nadzieję, że pan zobaczy moją wystawę. Różne oblicze piękne. Co robią kobiety, żeby się podobać? Chcemy, żeby świat był piękny, żeby wyglądał estetycznie. Nie tylko przecież, przepraszam pana, dla mężczyzn chcemy być piękne. Na przykład w Etiopii, żeby być piękną, to trzeba sobie zrobić dziurę w wardze dolnej, wybić dwa zęby na dole, żeby się ten talerzyk, który się wkłada w ten otwór, dobrze trzymał. Pytałam, jak wy jecie? Teraz te muzea były wnętrza zamknięte i taki smutny był okres, a wystawa jest radosna, ciekawa i plenerowa. Także zapraszam państwa do oglądania tej wystawy. Cieszcie się światem razem ze mną. Panu Zbigniewowi Kotowi, burmistrzowi mego kochanego miasta Międzyrzecza, wielu powodów do uśmiechu i satysfakcji życzę serdecznie. Dziękuję. A uśmiech to, co mamy najpiękniejszego.